Proszę bardzo. Obecny rząd ratyfikował ustawę 1066. Poniekąd do tego nawiązuje, co pan właśnie powiedział. Jeszcze raz powtórzę. Obecny rząd ratyfikował ustawę 1066. Czyli nazwijmy to brakiem pomocy. Teraz zwłaszcza, jak tak naprawdę nie wiadomo, pod czym jesteśmy wpływami, czy amerykańskimi, czy niemieckimi, to mogą Niemcy w cudzysłowie, chroniąc naszą demokrację taką czy inną, wejść do Polski. Co to uczyni dla nas realnie? Proszę Państwa, no to niekoniecznie musi to taki obrót przybrać, bo najlepiej jest, jak się unika jakichś takich ostentacji. No to można, na przykład w jaki sposób Polska przeszła pod kuratelę amerykańską. Jak Państwo pamiętacie, w 2013 roku, tylko jak Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w naszym zakątku Europy, trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej. Zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. I tam 900 godzin nagrali, my to tylko okruszki poznajemy tego, bo to 900 godzin było nagranych tych rozmów po różnych tam knajpach warszawskich, ale 700 godzin, prawie tyle samo, zostało nagrane w rezydencji premiera Tuska, do której kelnerzy raczej nie są zapraszani. No to chociażby z tego można wyciągnąć wniosek, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, dla których założenie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska to jest tam bułka z masłem. No to nikt się nie odważy pytać, co to za fachowcy są. Nawet niezawisły sąd, który tam uznał pana Marka Falentę za głównego szatana tego spisku, to już wyżej nie ośmielił się spojrzeć, bo się miał surowo zakazane takie rzeczy. No i rewelacje. Proszę zwrócić uwagę, że podsłuchiwali tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, żadnych innych nie. A inni też chodzą po knajpach, a tamtych nie. No i w rezultacie od 2014 roku te rewelacje zaczynają przeciekać tam do mediów, hałasy się robią. Platforma Obywatelska jest kompromitowana w opinii publicznej. No i spadają jej notowania, a rosną notowania czyje? Ano Prawa i Sprawiedliwości, które ja uważam, które... które ja uważam za ekspozyturę polityczną stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Platforma to jest ekspozytura stronnictwa pruskiego. No i w związku z tym notowania Platformy spadały, Prawa i Sprawiedliwości wzrastały. W rezultacie w 2015 roku nastąpiła podmianka na pozycji lidera sceny politycznej naszego Bantustanu. Prawda? To zrozumiałe, bo dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, no to jasne, że Platforma jest na pozycji lidera, ale jak przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, to tak nie może być. To musi nastąpić tutaj też zmiana, no i nastąpiła. U nas nie trzeba było żadnego Majdanu robić, tylko wystarczyło tam puścić parę takich dmuchów śmierdzących i już wystarczyło. Także być może, że wie pan, aż tak dramatycznych następstw nie będzie. Warto zwrócić uwagę, że niezależnie od ustawy numer 1066, która została podpisana właśnie 24 stycznia 2014 roku przez prezydenta Komorowskiego, który już Majdan był na Ukrainie akurat wtedy, to w traktacie lizbońskim jest ustanowiona tak zwana klauzula solidarności. Ona stanowi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej zagrożona jest demokracja, to na prośbę tego państwa Unia Europejska może udzielić mu bratniej pomocy, żeby te zagrożenia usunąć. Na prośbę tego państwa. No ale jak zagrożenia dla demokracji płyną od rządu, a przecież taka jest diagnoza, no to wiadomo, że rząd i prezydent nie wezwą, prawda? Ale trzecia władza sądownicza
pierwszy prezes Sądu Najwyższego przecież jest najwyższym przedstawicielem jednej z trzech władz państwowych. Jak on by z taką prośbą wystąpił, no to pozory legalności będą ratowane. I dlatego taką wojnę toczyliśmy o to, żeby pani Gersdorf pozostała na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To nie trzeba zaraz tam Bundeswehry na czołgach wprowadzać, bo tak się to załatwia. A jakby Niemcy rzeczywiście chcieli nam zrobić kuku, no to myślę, że tutaj państwo wiecie to jeszcze lepiej niż ja, ale jest prawie 3-milionowa diaspora ukraińska w Polsce. Większość tych ludzi nie ma tam żadnych złych zamiarów, po prostu no, chcą tam jakoś się urządzić, ale rozsądek nakazuje, żeby sprawdzić, czy 0,5%, czy może cały procent może mieć zadania wywiadowcze albo nawet dywersyjne, i to niekoniecznie od Służby Bezpieki Ukrainy, tylko na przykład od niemieckiej BND. I gdyby Polska zaczęła tutaj szurać za bardzo, no to co to dla takiej BND zorganizowanie Wołynki? Żadna sztuka, tym bardziej. Ja wpadłem na ten pomysł wtedy, kiedy 2 lata temu byłem na Podkarpaciu i tam z wiarygodnych źródeł uzyskałem informację o dużym przemycie broni z Ukrainy do Polski. Ktoś to musi odbierać. No a jak odbiera, to do czegoś mu to jest potrzebne, prawda? I myślę, bo to kolega Macierewicz mu się nie zwierza, ale myślę, że te bataliony obrony terytorialnej, które zdaje się teraz już będą likwidowane, to były właśnie na taką okoliczność tworzone. Bo Macierewicz mówił, że to na Putina, ale to Putin tam by się tego nie przestraszył. Wystarczy porównać, już nie mówię o wyszkoleniu, ale porównać uzbrojenie. Lekka broń strzelecka to nawet nie wytrzymywałaby konfrontacji, nie tam ze specnazem, tylko z ogólnowojskowymi takimi ruskimi formacjami. To na pewno by się Putin nie przestraszył. Natomiast spacyfikować Wołynkę, to te bataliony już by mogły. Już by mogły. I moim zdaniem z jakichś powodów Macierewicz nie mógł tego powiedzieć, no to tam opowiadał bajki o Putinie. No ale to było coś, prawda? Tym bardziej, że ci żołnierze na swoim terenie, gdzie tam są, znają każdy kąt, to mogliby sobie dać radę z taką Wołynką. No ale to jest najgorszy taki już ten, bo to jest jeszcze mnóstwo pośrednich. Jeszcze mnóstwo pośrednich. Mówię, najlepszy to jest podmianka taka, że trzej kelnerzy, a najgorszy to jest Wołynka. Proszę. Proszę Państwa, byłem w komisji wojewódzkiej, gdzie oni wszyscy kierownicy wydziałów byli z rodzin upolskich. Wszyscy byli szkoleni w Moskwie, a na czele ostatnim PO, pełniącym obowiązki szefem SB w Zielonej Górze, był syn prowityka UPA w Lesku. Tak wygląda sytuacja z UPA w Zielonej Górze i proszę o tym zawsze pamiętać. O, ja, wie pan, mnie nie trzeba proszę zachęcać, żebym o tym pamiętał, bo akurat pamiętam dobrze. Nie zapominam, może inaczej, nie zapominam o tym nigdy. Ale no, to też rzutuje na ocenę pracy służb naszych. Ja to czasami uważam, że właśnie to lepiej nie mieć żadnych niż takie. Bo jak mamy takie, no to my myślimy, że one przed czymś tu państwo ochronią, a to jest iluzja. Jak nie mielibyśmy żadnych, no to byśmy przynajmniej wiedzieli, no nie mamy żadnych, musimy się mieć na baczności, tam spać jednym okiem otwartym, to i to. A tak, no to tylko jesteśmy usypiani takimi iluzjami. Także no trzeba by coś z tym zrobić, bo tych służb jest 7. Każda służba ma prawo prowadzenia działalności operacyjnej, więc ma konfidentów. Diabli wiedzą, ile tych konfidentów jest. Oni przecież muszą być jakoś wynagradzani, a te służby nie mają jakichś budżetów oszałamiających, więc wynagradzają ich, przypuszczam, umieszczaniem na posadach państwowych. No i teraz można postawić pytanie, no dobra, to ilu niezawisłych sędziów jest konfidentami służb tajnych? W Zielonej Górze są tajne służby.
No byłoby dziwne, gdyby akurat tu ich nie było, no to... Przewodniczący drugiego wydziału prawnego Robert Góriński pozytywnie zweryfikowany jako TW Paweł. No to wie pani, no myślę, że to... Myślę, że nie jest w skali kraju, nie jest on w tym odosobniony. Więc to by wyjaśniało rozmaite takie zagadkowe sytuacje. No, rzucałoby pewne światło, jeśli by nie wyjaśniało do końca. Proszę bardzo. Rosjanie, to ilość kapusi była podwójna. A co poniedziałek oficer SB meldował się w koszarach, najczęściej w koszarach żegańskich, z raportem na temat sytuacji w mieście. No prosto do ruskim donosił kto, co i tak dalej. Bezpośrednio szło do Moskwy. No tak, no to mój tak to Boże, nie wiem czy tu Zielona Góra, bardzo możliwe, że pan ma rację, bo ja tutaj nie mam żadnych takich informacji, ale kiedyś wpadła mi w ręce, nawet nie sądziłem, że SB to robiła, spis konfidentów z kilku ulic Śródmieścia Lublina, z ulicy Narutowicza i przyległych, 250 było tam. Na takim małym obszarze Śródmieścia Lublina, więc bardzo możliwe, że w Zielonej Górze było jeszcze więcej, to nie będę się z panem spierał. Proszę? No bardzo możliwe, wie pan. Mówię, nie będę się spierał, bo prawdopodobnie Rosjanie mieli własnych informatorów, niezależnie od tych tam służb bezpieczeństwa, to praca agenturalna to jest podstawowa sprawa w takich sytuacjach, więc tam na pewno ten dowódca tej formacji stacjonującej, dowódca Północnej Grupy Wojsk Radzieckich, zwracał uwagę na pracę z agenturą. Oj, wiecie, pułkowniku, jakoś tu u was niedobrze na tym odcinku, no to pułkownik natychmiast się podciągał, prawda? No i tyle, tak tu jest. Proszę państwa, nie ustają komentarze po wyroku skazującym, jaki niezawisły sąd nieprawomocnie wymierzył pani Beacie Sawickiej. Pani Beata Sawicka dostała 3 lata i na 4 lata jakieś prawa obywatelskie ma zawieszone. No w ogóle niesamowita rzecz. Sąd uznał, że pani Sawicka nie została uwiedziona i porzucona, tylko po prostu zwyczajnie się skorumpowała, co w kręgach Prawa i Sprawiedliwości zostało odczytane jako zwycięstwo justicji, no i naszego państwa przy okazji, że państwo zdało egzamin. W związku z tym przypominam, że po raz pierwszy nasze państwo zdało egzamin, o czym zapewnił nas sam pan marszałek Bronisław Komorowski, po tym jak przekazało sprawę badania katastrofy smoleńskiej rosyjskiemu MAK-owi. Wtedy pierwszy raz państwo zdało egzamin, drugi raz państwo zdało egzamin przy okazji wyroku na panią Sawicką. No i nie jest to ostatnie słowo naszego państwa, bo słyszymy, że korupcja została wykryta w najwyższych organach władzy, w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w samej Komendzie Głównej Policji. Widać, że nasze państwo po kolejny raz zdaje egzamin, no ale z drugiej strony, skoro korupcja sięga najwyższych organów władzy, to właściwie nie wiadomo, czy państwo zdaje egzamin, czy nie zdaje, bo to, że zostaje wykrywana, no to oczywiście to dobrze, ale to znowu, że zostaje wykrywana aż taka korupcja, to chyba niedobrze. Także jest i tak źle, i tak niedobrze. Nie wiadomo, czy to dobrze, że nasze państwo zdaje egzamin, bo jak tak dalej pójdzie, to może się zdarzyć, że jedna połowa funkcjonariuszy naszego państwa wyaresztuje drugą połowę i to będzie finis Polonie, nawet taki pokojowy, więc to niewątpliwie by zadowoliło strategicznych partnerów, ale czy rzeczywiście o to nam chodzi w tym wszystkim. Proszę państwa, mamy nie tylko państwo, które zdaje egzamin, ale w ogóle jakaś taka atmosfera jurydyczna wszystkim się udzieliła, że mamy wybuch prawdziwej epidemii praworządności. Wszystko zaczęło się od tego, że
pan poseł Niesiołowski starł się ostro z dziennikarką, panią Stankiewicz, no i zostało to bardzo negatywnie ocenione przez pana premiera Tuska, który zasugerował panu posłowi Niesiołowskiemu, żeby panią Stankiewicz przeprosił, ale inni uważają, komentatorzy, że pani Stankiewicz zachowała się prowokująco. No, przypominam, że nie tylko policyjną prowokację można w naszym państwie, które zdaje egzamin, uprawiać, ale również prowokację dziennikarską. Pani Renata Beger razem z panami Mrozowskim i Sekielskim dopuściła się prowokacji dziennikarskiej wobec pana posła Lipińskiego. No i było to bardzo chwalone podówczas przez różnych, przez zaplecze prowokatorskie naszego państwa prawnego, demokratycznego. No ale to jeszcze nic, bo Solidarność zablokowała wyjścia do Sejmu, co zostało przez pana marszałka Komorowskiego, przez pana prezydenta, przepraszam, Komorowskiego uznane za skandal. No a skoro pan prezydent Komorowski uznał to za skandal, to były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, od razu uznał, że musi posunąć się krok dalej i powiedział, że on tych wszystkich solidarnościowców to by spałował. No widać, że pała odbija panu prezydentowi, czego zresztą można się było spodziewać. Ja od dawna mówię, że kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi, no ale widać, że ludzie lubią słuchać pana prezydenta, a on się z kolei lubi wypowiadać. Ale to, proszę państwa, jeszcze nic. Ta eksplozja praworządności to jeszcze nic, bo w porównaniu ze sprawą zabójstwa pana Marka Papały, otóż mamy dwa równoległe śledztwa i dwóch równoległych podejrzanych. W ogóle ci podejrzani zgłaszają się jeden przez drugiego i prawie że się kłócą. Jeden mówi, to ja zastrzeliłem generała Papałę, drugi mówi, co ty frędzlu tam zastrzeliłeś, to ja zastrzeliłem generała Papałę. No i tak, jak państwo widzicie, gangsterzy tak się skruszają, że jeden przez drugiego się zgłaszają. Ten generał Papała powinien być podziurawiony jak sito po takich eksperymentach, ale okazało się, że tylko jedna kulka go trafiła. To albo strzelają niecelnie ci wszyscy zabójcy, albo prokuratura trochę przesoliła w tej sprawie.